Kolejny dzień. Jak widzicie, zainstalowałem uchwyt na kamerkę GoPro na głowę. W ten sposób widzicie, dokładnie sprawdziłem wcześniej kąt taki, jaki ja widzę. I teraz tak, jaki dzisiaj jest plan? Plan jest zmienić akumulator, czyli dać jeden z tych, zainstalować regulator MPPT, zainstalować panel sterujący do regulatora. Teraz, który akumulator wybiorę? Zobaczmy napięcie. 13,5. I teraz tak. Z tych dwóch akumulatorów, który bym wybrał? No generalnie ten kosztuje 700-800 zł. Ten koło 500, także Megabat, Energę, ten mi wygląda tak bardziej profesjonalnie trochę. Nie to, że tam sugeruje się jakoś super ceną, ale wybiorę tego do Doblo. Także idę wymontować stary akumulator, zainstaluję ten i później regulator. Także moi drodzy, tak już nie będę zdejmował kamerki, zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. No dobra. Dostępu tu za dużego nie mam. Muszę tą płytkę zdemontować. Opa. Powyjmować wszystkie. O, proszę bardzo. Cewka. Kurde, tyle tych rzeczy. O kurde. Zapomniałem o miodzie. Bo wiozłem do widzów pod koło podbiegunowe, no ale w końcu nie pojechałem, także po co to wozić? Tak jest, saperka, kurde, wszystko to powyjmuję. Dobra, zdejmę na chwilę kamerkę z czoła. Tak to wygląda. No tak zrobiłem, po 5 konektorów zamiast skrzynkę z bezpiecznikami, ale to wiecie tam, działało. Także dobra. Trzeba się trochę nawygimnastykowywać i wyciągnę zaraz dziada. Dobrze, co tutaj jest ważnego? Ważne jest to, żeby odłączyć solar i później akumulator. Dlaczego? Wiele osób popełnia ten błąd i pali sobie regulator ładowania, bo w momencie, gdybym najpierw odkręcił akumulator, to prąd przetwarzany z energii słonecznej do solara, do regulatora przechodzi kablami i co? I nie ma ujścia i pali się urządzenie. Także pamiętajcie, najpierw zawsze podłączacie akumulator, później solar i w odwrotnej kolejności demontujecie solar, akumulator. Dobra, teraz jest w miarę dobry dostęp, ale tu było zabawy, bezpieczniki, wybasta, nie wybasta. No dobra, demontujemy i ja chyba gdzieś miałem jeszcze dodatkowy, oczywiście, bo kupiłem, jakby tamten mi się zniszczył, to kupiłem wcześniej chyba za 20 zł z AliExpress kolejny regulator, taki malutki. I on jest nowy, no i jeździł ze mną, ale tamten przez 3 lata się nie popsuł. No tylko wiecie, tak jak mi widz mówi, że to 30% energii mniej więcej jest przetwarzane, a MPPT, w sensie chodzi o sprawność, 30%, a MPPT 90%, także dobrze, że to zmieniam. Dobra, wszystko podłączone, ledwo co dałem radę, bo te kable od solara, od akumulatora jeszcze ok, ale od solara tylko w jednym miejscu mogłem przykręcić, także no nie wygląda to profesjonalnie, ale grunt, że teraz system energetyczny jest zmieniony, akumulator pewny, regulator MPPT, wszystko śmiga, tu fajnie jeszcze podświetlenie, także no to co miało być zrobione zostało zrobione. I z takim systemem już podróżuję w Doblo do końca tego sezonu. Na dalej zobaczymy. Wyjechałem z działki. Pogoda się popsuła. Na szczęście regulator i akumulator zdążyłem przed deszczem zainstalować. Jadę w dwa miejsca. Po miodę do znajomego. Do kolejnego znajomego odebrać tak.
taką jedną wykładzinę do siłowni, no i generalnie do Warszawy też pranie zrobić przed wyjazdem i trochę poogarniać dokumentów. Maybe I didn't love you for those lonely, lonely times, and I guess I never told you I'm so happy that you're mine. New ground far as I can see, new ground underneath my feet, stranger in a stranger's land, new chance to know who I am, if I have the strength to begin again. Somewhere in my heart, in ancient time, I wandered through these valleys, I have climbed up all these hills. Faces from a past, I'm haunted by their memories. Lives and loves I've lost, I feel it in me still. Dobra, Marywilska. Już wyjeżdżam, tutaj mam rekomendację do wniosku o dofinansowanie. I teraz szybko wstawiam adres, jadę do znajomego. Puławska, dobra, jest Puławska. Ciach. Ile tam będzie? Ale się ono ładuje. 21 minut. Dobra, śmigam. Szybkie zakupy w Lidlu. Coś na osłodę. I śmigam dalej. Ok, zamówiłem dwie paczuszki. Po pierwsze, kupiłem ładowarkę do baterii do GoPro. Widz mi polecił, żeby nie ładować przez kamerkę, bo się przegrzewa. I żeby po prostu, wiecie, żeby dłużej mi służyła. Także są bateryjki, stacja do ładowania. A tutaj to, co wam wspomniałem, mimo że okazyjnie kupiłem tą butlę za 460 zł w Norwegii, to, a normalnie kosztuje 1950, to nie było w zestawie przejściówki do ładowania. Tak wygląda ta przejściówka. Kawał porządnego sprzętu. Nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób się to ładuje. Tu jest, tędy się ładuje. Ale co i jak? Nie wiem. To już Tomek zobaczy z nurkowania, co i jak. Ale sprzęt ładny. Mamy kolejny dzień. Pogoda absolutnie przepiękna. No i jadę na poszukiwania nad Zalew Zegrzyński, zobaczyć, co tam zostało po sezonie, bo ostatnio jak szukałem z X-Terrom Pro, no to wiecie, że nie naszukałem się za bardzo, no bo ratownicy wyganiali, były sinice i tak dalej. Także teraz misja Zegrze i tym razem z Equinoxem 800. Ależ pogoda w tym wrześniu, coś nieprawdopodobnego. No po prostu, kurde, buzia się sama uśmiecha na widok takiego bezchmurnego nieba. Jak ja to lubię. Zalew Zegrzyński, główna plaża. Coś niesamowitego. Proszę dotknąć, nie ma sprawy. No i oficjalnie pierwsze ujęcie z GoPro i kąpielisko. Poszukiwania, ale się jaram. Tutaj w sezonie jest mnóstwo rowerków wodnych, także to będzie pierwsze miejsce, które sprawdzę. Bo właśnie już ściągałem rowerki, także może tu być dużo skarbów. Lecimy do pierwszego sygnału. Ale fajnie, dopiero pierwszy sygnał. I proszę bardzo, 6 zł z jednego dołka. I jeszcze mam tutaj sygnał, spróbuję na żywo wykopać. 16, no to będzie ewidentnie kolejna piątka. Albo... Ale hotspot na samym wstępie. Ale bardzo głęboko,
Zobaczę, bo takie mieszane sygnały. Jest, kolejna piątka. Start 11 zł. I to jest to. No i proszę bardzo, jeszcze dwójeczka. Ale się komuś posypało. Super. No i nie mogło zabraknąć paskudnego kapsla od Lecha. No cóż, zobaczymy, ile kapsli wyciągnę dzisiaj z zegrza. Dobrze, włączam z powrotem wykrywacz. Musiałem się cofnąć, bo widz do mnie przyjechał. Widz o niku Benio. Także pozdrawiam cię, widzu, fajnie się pogadało. No i lecimy dalej. No długo nie było sygnału, długo nie było, ale jest. Złotóweczka, 100 groszy, pyk do woreczka. I kolejne 10 groszy, ale te były bardzo głęboko. Bajka. Na razie bez sygnałów, ale dwa łobądki podpłynęły, także przyjemny widok. No i pięknie, kurde. Naprawdę teraz mi sprawia bez ciśnienia, na spokojnie, takie poszukiwania uwielbiam. Był wyjątkowo paskudny sygnał, jest przerwane ogniwo łańcucha jakiegoś ultra starego. Z pół godziny zero sygnałów i wreszcie jest dwójeczka. Także elegancko, do banku. A obok niej muszę wybrać z tego syfu całego. Jeszcze złotówa. No, i to rozumiem. I to świeżo zgubiona. Jestem z drugiej strony mola. Pierwszy sygnał z głębokiego dołka. Dwójeczka. No i jest papieros. Widać, że trochę poleżał. Cola Ice. No i kolejny raz komuś stopę uratowałem. No, nie fajnie byłoby na to stanąć. I jest drugi. Aroma King Mixed Berry, 20 mg. Czyli dwa e-papierosy z zegrza. Już powoli dochodzę do pomostu i kończę poszukiwania. Jeszcze wpadło coś takiego z aluminium. Do czego to mogło być? Nie mam bladego pojęcia. Kończę poszukiwania. Detektor sprawił się jak zwykle fajnie. Parę złotych zbierałem, ale podsumowanie nagram na działce. Tam wszystko posegreguję. Fajnie. To jest naprawdę fajne kąpielisko. Zawsze coś się znajdzie, mimo że bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. No i co, pogoda piękna, no i żyć nie umierać, kochani. Podsumowanko już na działce nagrywam. To dziadostwo straszne, dwa papierosy. Ja nie wiem, śrubo coś. Tu jest na jakiś, nie wiem, na klucz. Dziwna sprawa, napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. Trochę śmieci, o, 50 groszy się tutaj schowało, także 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 zł 30 groszy, jak na 3,5 godzinki. Nie najgorzej, ja jestem zadowolony, bo po sezonie tyle rzeczy jeszcze wyciągnąć z zegrza, to jest dobry wynik. Odebrałem paczkę, zamówiłem, moi drodzy, kamizelkę obciążeniową do nurkowania, już pokazuję, jak wygląda. Tak, wygląda normalnie kawał kamizelki. Zaraz ją zakładam, żebyście zobaczyli, jak się prezentuje na człowieku. Fajna, dobrej jakości materiał. Myślę, że spoko, 8 kg. 8 kg i mamy tutaj z piaskiem. Z piaskiem po prostu woreczki. Także będę mógł sobie idealnie dobrać, ile mi potrzeba. Tak wygląda. Z przodu, z tyłu. Tutaj fajnie, bo jeszcze zrobili taki rzep. Naprawdę, świetnie, świetnie opina ciało, nic nie przeszkadza. Wiadomo, nie będzie do nurkowania, to do podciągania, do treningów też fajna sprawa, także jestem zadowolony. No i teraz, jak byłem przygotowany do wyjazdów? Szczyca od Equinoxa, jakby karbonowa padła. Cewka eliptyczna i główna malutka cewka snajperka do nurkowania. Pas obciążeniowy, kamizelka obciążeniowa. Dwie pary butów, takich za kostkę zasuwanych i takich troszeczkę bardziej płaskich, z twardszą podeszwą. Skarpety neoprenowe, też, no jakby, nie wiem, nurkować na piasku i nie potrzeba butów. Zestaw do Equinoxa, przełożona elektronika, słuchawki wodoodporne z adapterem. Kaptur,
Taki do pływania, ale do ciepłej wody też by się nadawał. Dwie pary rękawiczek, trzy pary okularów. Te miałem stare jakieś, te kupiłem jadąc na Chorwację. Te kupiłem niedawno, profesjonalne aqualungi. Dodatkowo dwie pianki, wiadomo. Moja ulubiona z Odyńców, zapraszam do sklepu, bo sprawuje się rewelacyjnie. No i moja triborda, którą mam już 8 lat. Także no byłem przygotowany naprawdę do nurkowania niesamowicie dobrze, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Tak naprawdę wiecie, ten pas i ta kamizelka jest przydatna do Blue 3 Nemo, ale w przypadku normalnego nurkowania to wystarczy 4 kg obciążenia i tak naprawdę tyle. Także sprzęt tu jest i po to mi też bus potrzebny, no bo jak to wozić w dobro, nie? I w tym odcinku to jest wszystko, widzimy się w kolejnym i już mam nadzieję z jakiejś wyprawy na poszukiwania. Trzymajcie się, cześć!